Wzięcie udziału w konkursie jest oczywiste, jest... Wzięcie udziału w konkursie jest... wiąże się... wzięcie udziału w konkursie Cześć, to się w pale nie mieści, ile was jest. Ja po prostu nie mogę. Normalnie jestem zarzucone emocjami. Dawno moje marzenia, moje oczekiwania takie najśmielsze, dawno temu już się spełniły. To jest szósty konkurs, to jest 60 tysięcy widzów. Dziękuję każdej i każdemu z was z osobna. I właśnie jak zwykle, jak to pełna jest, jako że pełnia jest, to właśnie kolejny konkurs i tym razem coś zupełnie innego niż wcześniej, nie będzie makijażowo, będzie mocno z serca. I właśnie te osoby też, które trafią swoim komentarzem w moje serce, te właśnie wygrają. A co trzeba zrobić? To całkiem proste. Zamieścić po prostu jeden komentarz, każda osoba może zamieścić jeden komentarz, w którym opisze, co lub kto jest waszym słońcem. Co, kto sprawia, że mimo najgorszych po prostu okoliczności wszystko wam się wali, a dzięki czemu właśnie wy macie siłę i macie humor i chcecie po prostu żyć i zdobywać świat. Powiedzcie mi właśnie, napiszcie. I napiszcie też, dlaczego ta osoba lub ta rzecz właśnie w taki energetyzujący sposób właśnie na was działa. Dobra, co jeszcze? Nagrody. Jako, że za każdym razem próbuję dać wam coś wyjątkowego, teraz bardzo mocno chcę i właśnie to robię, dzielę się z czymś, co jest dla mnie super ekskluzywne i o co dosłownie można powiedzieć, że się zabijałam. Coś, na co byłam napalona od pół roku i w końcu dzisiaj, właśnie dzisiaj to kupiłam i właśnie dla was mam i to właśnie miało swoją premierę 1 października, a ja kupiłam dzień przed. Udało mi się jako stała klientka MAC dorwać mój po prostu przedmiot pożądania, tak jak przedmiot pożądania prawie połowy tego świata, czyli pomadkę Riri Wu z limitowanej kolekcji Riany właśnie dla MAC-a. Tak ona wygląda. Przyszły 4, były 4 sztuki na cały Wrocław, a ja kupiłam 2. Jedną dla mnie i jedną dla was. To jest cudowna, cudowna pomadka. Te limitowanki nawet mają wytłoczony podpis Riany na swoim brzegu. To jest ta oczywiście pomadka, którą mam teraz. Teraz będę ją cały czas nosić oczywiście, a jak żeby inaczej. To pomadka, która po prostu była rewolucją, jak była możliwa do kupienia online. Po prostu jak był tylko pre-order, to wszystko znikło. Naprawdę. Strasznie się cieszę, że mogę dać wam coś tak wyjątkowego, tak mojego, coś takiego, co po prostu sama aż mam ciarki, jak tylko dowiedziałam się, że mogę ją kupić i ona tam na mnie jest i czeka i może być specjalnie odłożona. Cudownie. A dwie osoby dostaną wyróżnienie. Jedno jakby jest jedno pierwsze miejsce i dwa jak najbardziej wyróżnienia. I to będą 217 też z MAC-a. Pędzle, które wcześniej bardzo wzbudziły bardzo pozytywne emocje w was, właśnie w konkursie, jak dałam taki pędzel, to stwierdziłam, że dwóm osobom rozdam dwie 217. No i co? I moje słodkie, potworkowe badziczki. Do każdej oczywiście osoby po jednym. Wszystko to ładnie zapakuję. Teraz opakowania są gdzieś tam hen daleko i nie mogłam się do niej dokopać i wolałam nagrać film i korzystać z tego, że jest światło w ogóle i żeby móc nagrać, niż szukać opakowań. Ale mam piękne koperty, pięknie to będzie wszystko zapakowane jak zwykle. I życzę wam powodzenia. Trzymam kciuki za udział w konkursie. Pamiętajcie, że regulamin i wszystkie najważniejsze rzeczy są na dole. Wzięcie udziału w konkursie wiąże się oczywiście z tym, że przeczytaliście właśnie ten regulamin, który jest na dole, tam macie wszystko odnośnie dat, kiedy się kończy, jak będą wyniki i tak dalej, i tak dalej. 5 punktów, no nie 5, trochę więcej, ale mało. Także przeczytajcie, poświęćcie tą minutkę, zostawcie komentarz, przemyślcie go dobrze, bo tylko można dać jeden komentarz. Nie mogę się doczekać po prostu waszych odpowiedzi i coś czuję, że to będą niezwykle, niezwykle budujące i inspirujące rzeczy. Także wow, sama się cieszę z własnego konkursu.
sama się cieszę po prostu, że was mam i że jesteście cały czas. I mogę tworzyć, bo czuję odzew. Dziękuję bardzo wam serdecznie. Musiałam dograć szybko, słuchajcie, bo jeszcze w ogóle ważna informacja, 6, czyli w niedzielę, tą teraz, co zaraz będzie, o 17 w Rynku pod Pręgierzem jest moje Jasi spotkanie, przychodźcie, niech nas będzie więcej niż w Warszawie, Wrocław jest jeszcze lepszy w ogóle, wszystko jest na dole, na facebookowym wydarzeniu, lecę, dobra, na razie.